Dziś w studiu Lotto gościmy nowy duet żużlowy Szkoły Mistrzów Lotto, a jest to Maciej Janowski i Maksym Drabik. Witajcie panowie w studiu Lotto. Zacznę może od waszych ksyw. Jeden to Torres, drugi Magic. Który jest który i dlaczego? No, tu siedzi Torres, a jest ten Magic. No, tak, takie gdzieś tam ksywy od początku kariery nam nadali. Moja się wzięła gdzieś tam z wyjazdu do Stanów, gdzie nikt nie mógł wymówić mojego imienia, więc cały czas gdzieś tam ułatwiali sobie i mówili Magic, więc mówię, tak jak już Magic, to niech już zostanie. A Torres, no to chyba trzeba zapytać Maxa. Dokładnie. Torres wziął się od kolesia z motocrossu, który startuje w freestylu. I pamiętam, jak z tatą jakby mało oglądałem freestyle i zawsze kibicowałem danemu Torresowi. Więc cały czas jak pokazywali zawody, to szedłem Torres i stąd się wzięło i tak zostało. Czyli twój idol gdzieś tam się pojawia. W młodości, dokładnie. W młodości, tak. Słuchajcie, skoro już wiem, jak do was mówić i z kim mam w ogóle do czynienia, porozmawiajmy o fantastycznym projekcie, w którym bierzecie udział, czyli w Szkole Mistrzów Lotto. Dodajmy, że to jest taki program, gdzie wymieniamy się doświadczeniem. Osoba z tym większym doświadczeniem, sportowiec z pewnymi osiągnięciami, wspiera i uczy tego młodszego, aspirującego do bycia świetnym sportowcem kolegę. U was tym mistrzem jest Maciej. Macieju, ty jako mistrz właśnie, indywidualny mistrz Polski na żużlu, co chciałbyś przekazać Maxowi, który zresztą został okrzyknięty fenomenalnym sportowcem 2015 roku? No tak, tutaj Maxa nie trzeba dużo uczyć, bo on jest na takim etapie swojej kariery, że już naprawdę jeździ świetnie, więc jedyne co mogę gdzieś tam przekazać, to na pewno te doświadczenie, które sam zbierałem i przez parę lat i na co powinien uważać, bądź jak do tego wszystkiego podchodzić. Wiadomo, dużo rozmawiamy na treningach czy podczas meczy, wspieramy się, to wsparcie jest obustronne, więc jakby na razie nam to dosyć fajnie wychodzi. Jestem ciekawa, jak to z drugiej strony wygląda, czyli z twojej, Max, czego ty chciałbyś się dowiedzieć od Macieja? Tak naprawdę z Maćkiem cały czas rozmawiamy, czy na treningu, czy na zawodach, cały czas mi daje ważne, cenne rady. Oczywiście jest świetnym zawodnikiem i bardziej doświadczonym ode mnie, więc cały czas mi pomaga. Ty te rady przyjmujesz, jesteś pokorny, czy raczej przyjmujesz, a drugim uchem na przykład wypuszczasz? Dokładnie, tak jak powiedziałem, Maciek jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, więc słucha mi, podpatruje, co robi w zawodach, jak jedzie, jakie obiera ścieżki, więc... I bierzesz do serca. Dokładnie. Słuchajcie, tutaj też ważną rzeczą, informacją jest to, że twój tato jest dwukrotnym indywidualnym mistrzem Polski na żużlu, czyli pewnie też wspiera cię w sporcie. Czy on może w ogóle kieruje twoją karierą? Jak to jest? Mój father ze mną jest od początku i tak naprawdę to jest mój wielki idol i cały czas go się słucham. Spędzamy mnóstwo czasu pracując razem na torze, jak i poza torem, więc to jest mój taki ulubieniec, którego zawsze będę słuchał i słucham cały czas, więc biorę sobie jego rady do serca i jak mówiłem, cały czas współpracujemy razem i na razie wychodzi to dobrze. Macie jeszcze jakichś sportowców, którzy was inspirują i zagrzewają do walki i chcielibyście być tacy jak oni? Na pewno tak, na pewno gdzieś tam siedząc w sporcie gdzieś obserwujemy różnych sportowców, więc ja obserwuję od MotoGP, motocross czy różne endurocross, więc na pewno ten sport gdzieś tam cały czas śledzimy i swoich gdzieś tam ulubieńców też mamy, niekoniecznie z naszych dyscyplin. Słuchajcie, porozmawiajmy już stricte o samym żużlu. Jak wyglądają takie wasze przygotowania do startu? Rozumiem, że jeździcie oczywiście na torze, ale pewnie też robicie coś jeszcze. Co takiego? No tak, bardzo dużo trenujemy przez całą zimę. Tak naprawdę mamy tylko poza sezonem miesiąc wolnego. Ten miesiąc jest to listopad, więc
w tym miesiącu jakby nie robimy nic, siedzimy na kanapie bądź spędzamy ten czas z rodziną, z przyjaciółmi, jakieś wakacje oczywiście, ale już od grudnia, od 1 grudnia wchodzimy na salę i 3-4 razy w tygodniu po 2 treningi dziennie. Już gdzieś tam przygotowujemy się fizycznie, więc... To są treningi ogólnorozwojowe, to jest bieganie, siłownia? Tak, to jest tak naprawdę wszystko. To jest bieganie, siłownia, gdzieś tam elementy kickboxingu, więc każdy gdzieś tam ma swoją obraną ścieżkę, którą cały czas gdzieś tam podąża. My mamy świetnego trenera Mariusza Cieślińskiego, kilkukrotnego mistrza świata w Muay Thai i kickboxingu, więc jest to znakomity specjalista, który jakby... prowadzi mnie od samego początku kariery, więc no, mamy przy sobie najlepszego trenera na świecie, więc musimy się go słuchać. Startujecie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Powiedzcie tak pokrótce, czym różnią się te starty w Polsce od tych na przykład w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii? Maksym? Tutaj może Maciek powie coś więcej. Większe doświadczenie. Coś o startach za granicą, bo ja dopiero w tym sezonie podpisałem kontrakt w Szwecji, więc jeszcze nawet nie byłem na meczu. To też wielkie wyzwanie przed tobą. Dokładnie, nowość, coś innego, inne tory, inny, wydaje mi się, że inny klimat panujący w Szwecji, więc mam nadzieję, że niedługo się o tym przekonam. No to Maciej, zdradź nam, a ty bacznie słuchaj i uważnie, bo tutaj pewnie są jakieś różnice. Dobrze rozumiem? Tak, jeżeli chodzi o ligę angielską, liga angielska... Ja jeździłem tam przez 5,5 lat. W tym roku zamieniłem ligę angielską na ligę szwedzką. Więc na pewno liga angielska uczy bardzo samodzielności, organizacji tego wszystkiego, ponieważ tam lecimy i tam już jakby czeka na nas mechanik, którego gdzieś tam wysyłamy przed sezonem. Ten taki jakby domowy team zostaje w Polsce, więc tam trzeba sobie radzić samemu. Więc na pewno jest to dobra szkoła dla młodych zawodników. Są dużo mniejsze tory, bardzo techniczne. Jeździ się przy różnej pogodzie, wiadomo jak to w Anglii. Ta pogoda się zmienia co godzinę, więc często jeździmy w deszczu bądź po dużych opadach wysypują trociny na tor, żeby gdzieś tam wciągnęły tą wodę. Więc na pewno to jest dobra szkoła takiej lekcji żużla, więc liga brytyjska jest bardzo specyficzna. Jeżeli chodzi o Szwecję, jest to bardzo mocna liga, na podobnym gdzieś tam poziomie jak Polska. Tylko to wszystko jest tak bardziej kameralnie. Ludzie przychodzą, siedzą na trawie, więc bardziej spokojnie. Wiadomo, w Polsce kibice reagują bardziej żywiołowo. Tam jest to wszystko bardziej tak... No właśnie, bo żużel to jest bardzo widowiskowy sport, ale również i ryzykowny. Czy wy mieliście jakiś taki moment w swojej karierze, moment zawahania, moment rezygnacji, że stwierdzaliście, że no niekoniecznie ten sport jest może dedykowany wam, Maksym? Znaczy... Zbyt nie. Krótko, ja wiem, właśnie, jesteś dokładnie. Zbyt, w tym sporcie, ale być jeżdżę, może. Mieć taki moment, gdzie się na tę chwilę się dużo rzeczy uczę. Czyli dużo Maciek mi podpowiada, jak mówiłem, gadam z tatą, więc wszystko to jest dla mnie taka nowość. Tak naprawdę drugi sezon w Ekstralidze, mój drugi poważny sezon, więc no cóż, jak zawody nie wyjdą, staram się o tym zapomnieć i jechać na następne z czystą głową, więc to jest słynne Coco Jumbo i do przodu, czyli powiedzmy. Dewiza twojego taty, którą gdzieś tam masz też w głowie, prawda? Tak, wydaje mi się, że to jest dobre podejście z... Wiadomo, mamy na tyle dużo zawodów, że jak nie wyszły jedne, to mamy następne, więc przygotowujemy się i nawet nie mamy czasu myśleć o tym, że tutaj zrobiliśmy zero, a na drugi dzień możemy jechać i zrobić dużo więcej punktów. Maćku, a ty jako bardziej doświadczony zawodnik miałeś takie momenty, chwilę zawahania? Czy to jest sport dla ciebie? Szczerze mówiąc, żużel to jest to coś, co kocham i zawsze chciałem jeździć na żużlu, więc tak naprawdę... Czasami przychodzi taki dzień, gdzie nie wiem, po dłuższym okresie czasu, gdzie nie wiem, silniki nam słabo pracują i nam dużo rzeczy nie wychodzi, wtedy zwala się jeszcze więcej rzeczy. Więc czasami przychodzi takie zastanowienie, czy naprawdę chcę to robić, bo jakby jeżeli to mnie tak denerwuje i często gdzieś tam kłócimy się z rodzicami, czy gdzieś tam z całym teamem i no czasami jest to ciężko, ale tak naprawdę
to jest gdzieś tam 10 minut takich nerwów. Później tak naprawdę nawet po słabych zawodach wsiadamy do busa i jednak jak się tak na chłodno przemyśli, to jednak jedziemy na drugi dzień na inne zawody i już od nowa się chce jeździć, więc... A propos zawodów, przed nami fantastyczna impreza Lotto Warsaw Film Speedway Grand Prix of Poland. Powiedzcie może coś troszeczkę o tej imprezie i może też zaproście naszych widzów do Warszawy właśnie na tę imprezę. Tak, zdecydowanie. Będzie to przepiękna impreza ogólnie. Widziałem już tam testy toru, który już jest położony i czeka na sobotę. No ja już nie mogę się doczekać, bo w tamtym roku troszeczkę nie wyszło jednak przez ten tor, przez tą nawierzchnię, która się rozwalała i przez płynie tą taśmę. Już o tym zapomnijmy, nie mówmy o tym, bo naprawdę w tym roku moim zdaniem będzie to jedna z najlepszych imprez w historii żużla, bo jak widzę to wszystkie przygotowania, pamiętam tych kibiców w tamtym roku, jak to wszystko wyglądało, to tak naprawdę już nie mogę się doczekać, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, bo na pewno na następną taką imprezę by trzeba czekać rok czasu, bo jakby za rok kolejna edycja w Warszawie. Więc... Jestem ciekawa, czy ty, Maćku, będziesz startować. Masz już swój numer? Jeszcze nie. Tak naprawdę jutro jest losowanie numerów po treningu, więc... Okay. A wierzysz w magię liczb? Wierzycie w magię liczb? Moją liczbą jest 71. Nie wiem, czy tutaj w której z maszyn jest 71. Jest. W multi. Tak, jak najbardziej. No to tak, to dla mnie 71. No właśnie, bo jesteśmy w studiu Lotto, gdzie rządzą i królują liczby. Jestem w ogóle ciekawa, czy zdarzyło wam się, czy może gracie regularnie w gry Lotto? Max? Grasz, Max? Czasami zdarzy mi się, ale niezbyt często. Pewnie przy dużych kumulacjach. Oczywiście, że gram, ale dokładnie jak pani powiedziała, przy takich dość sporych sumach. Tak, mi też się zdarza, a nawet dzisiaj, dzisiaj też wysłałem kupon, więc tak naprawdę przez telefon, bo nie zdążyłem sam gdzieś tego czy zrobić. Ktoś ci kupił. Więc mam nadzieję, że jeżeli wygram, to ktoś mi nie podmieni tam w domu kuponu. No to uruchommy w takim razie waszą wyobraźnię, co byście zrobili, gdybyście wygrali na przykład właśnie w Lotto parę milionów złotych. Na co byście przeznaczyli wygraną, Max? Ciężko teraz powiedzieć, do głowy przychodzi masę ciekawych i różnych pomysłów, więc musiałbym na pewno usiąść, przede wszystkim odebrać swoją nagrodę. No i cóż, pomyśleć, co bym chciał. Maćku? Oj, nie wiem. Wolę się chyba nawet nie zastanawiać, bo już gdzieś tam w głowie pewnie wydałbym sporą część, ale tak naprawdę pewnie gdzieś tam, nie wiem, pewnie zainwestowałbym te pieniądze i pewnie spełniałbym marzenia, których gdzieś tam jeszcze nie spełniłem, więc chyba tak. No to moi drodzy, ja wam życzę oczywiście szóstki w Lotto. Życzę wam również spełnienia sportowych marzeń. No i razem z chłopakami zapraszamy oczywiście do Warszawy na Stadion Narodowy na Lotto Warsaw Film Speedway Grand Prix of Poland.